Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Leśnej Podlaskiej, który został zakończony, jest jednym z największych etapów termomodernizacyjnych w chwili obecnej. Jest jednym z etapów, ponieważ systematycznie termomodernizujemy budynki użyteczności publicznej. Zaczęliśmy od wszystkich świetlic wiejskich w tym roku. Kolejne budynki komunalne, budynki mieszkalne, przed nami duże przedszkole, przed nami i przygotowanie budynków komunalnych i socjalnych, ale ten, na którym się teraz skupiamy, to jest projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej realizowany ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i dofinansowany w wysokości 85%. Z uwagi na to, że Leśna Podlaska przygotowała program rewitalizacji, otrzymaliśmy na ten program jeszcze 10% z budżetu państwa. W związku z czym projekt 5-milionowy zrealizowaliśmy jako gmina za 5% wartości. Już samo to jest sukcesem finansowym jednostki, ale dzięki temu wsparciu możemy naprawdę przygotować i zmodernizować, termomodernizować, ale i odnowić budynki, które od początku jeszcze nie były modernizowane i docieplane. Zaczęliśmy od Witulina, świetlicy wiejskiej w Witulinie, jednej z pozostałych ostatnich świetlic wiejskich niemodernizowanych, wybudowanych w latach 90. w dużej mierze czynem społecznym. Budowali to mieszkańcy, strażacy. Z opowieści wiem, że przywozili sami cegłę z Chotyłowa, sami dokonywali wszelkich napraw, remontów. Będziemy przenosili tą aktywność społeczną do budynku w Witulinie. Tam też będzie lokal wyborczy. Już na przyszłe wybory będziemy mieli tam siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej. Budynek świetlicy wiejskiej w Witulinie został docieplony. Wymieniona została cała elewacja. Został pomalowany w atrakcyjnych, nowych barwach. Wymienione zostało ogrzewanie, nowy piec peletowy, kaloryfery, rozprowadzenie. Nowa instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa w części, której była potrzebna. Tam jest zlokalizowana straż pożarna, więc stale aktywność mieszkańców będzie skupiona w tym budynku. No i dwa budynki, w tym jeden bardzo duży budynek Zespołu Placówek Oświatowych, czyli szkoła podstawowa wraz z halą sportową. Wymieniona stolarka okienna, drzwiowa tam, gdzie była potrzebna, wymieniony cały system grzewczy, kotłownia, nowe piece peletowe, nowe kaloryfery, nowa instalacja elektryczna. Oświetlenie LED-owe, oświetlenie z czujnikami ruchu. Zupełnie ogromna oszczędność energetyczna i poprawiony komfort pracy, a dodatkowo jeszcze ustawiony panel fotowoltaiczny 20 kW na szkole, który będzie zasilał w energię naszą placówkę. No i budynek Urzędu Gminy, który jest za nami, również budowany w latach 90. od 2000 roku, oddany do użytku. Termomodernizowany z pełną wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, z malowaniem, dociepleniem, z wymianą sieci elektrycznej, z wymianą kotłowni peletowej. Także już odczuwamy finansowe skutki tej inwestycji w postaci oszczędności na opale i na energii. Nie mówiąc już o komforcie pracy, okna w świetlicy wiejskiej, ale i w Witulinie i tutaj w urzędzie gminy były na tyle już stare, że energia cieplna uciekała sobie dosyć swobodnie z tego budynku. Dużo oszczędności, ale też poprawa estetyki. No widać, że jest to budynek, w mojej ocenie, wyglądający estetycznie, ładnie, teren zielony przy okazji został uporządkowany wokół Urzędu Gminy, posadzone zostały nowe drzewka, ale gospodarka terenami zielonymi nigdy nie jest tania, w związku z tym skupiliśmy się na tylko uporządkowaniu symetrycznym tego terenu, aby nie inwestując dużej ilości środków. Taką zupełną nowością powstałą przy realizacji tego projektu jest ten chodnik bezpośrednio do ulicy Bialskiej i wejście główne od strony ulicy Bialskiej, nie od parkingu, więc jest to pewna zmiana, ale myślę, że zmiana na dobre. Budynek Urzędu Gminy jest sytuowany w taki sposób przy ulicy Bialskiej, że bardzo dużo osób nowych, które nigdy tu jeszcze nie były, przejeżdżała ten budynek, bo był on po prostu niezauważony. Na budynku pojawił się nowy herb gminy i napis gminy, który identyfikuje bardzo mieszkańców z gminą poprzez herb, ale też jest widoczny i wyraźny, on jest podświetlony nocą, wygląda przejrzyście, ładnie i estetycznie.